Polacy, można powiedzieć, przodują wśród zapominalskich narodów w Europie, według naszego badania. Jesteśmy na drugim miejscu, zaraz po Hiszpanach. Najczęściej zapominalscy jesteśmy w weekendy, szczególnie tracimy głowę między godziną 22 a 2 w nocy. Gubimy właśnie smartfona, gotówkę, czy też kartę płatniczą, czyli oczywiście rzeczy, którymi najczęściej się zdarza nam się po prostu bawić w trakcie podróży z punktu A do punktu B. Zdarzają się też rzeczy dużo mniej oczywiste, jak chociażby pierścionek zaręczynowy, hulajnoga, sokowiórówka, plecak odrzutowy. Zdarzyło się również znaleźć pudełko z doczepianymi włosami, tak może mało oczywiste rzeczy jak 5 litrów silikonu, a nawet kurczak z rożna.